3 lutego. Obudźcie się, dobrzy ludzie. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. 2 rozdział, 1 wiersz. Bardzo łatwo jest uznać, że jesteśmy lepsi od innych. Szczególnie, gdy nie popełniamy tych grzechów, które Paweł wymienia w 1 rozdziale. Dlatego możemy uważać się za dobrych ludzi. Taką postawę potępia Paweł w 1 połowie 2 rozdziału listu do Rzymian. W 2 połowie 1 listu rozdziału apostoł wymienia pewne rażące grzechy. Tego rodzaju postępienie może wydać się głośne, można wydać głośny amen na ustach siedzących w pierwszych ławkach w kościele. Jednak w Rzymian 2 od 1 do 16 Paweł potępia myśl o moralnej wyższości. Apostoł dochodzi do wniosku, że wszyscy zgrzeszyli. Rozważa położenie ludzi, którzy uważają się za prawdziwych grzeszników, których potępiają tak zwani moraliści. Ci ostatni są po stronie Pawła, ponieważ on kieruje swój miecz przeciwko nim. Ale według Pawła ci ludzie są również grzesznikami. Oczywiście mogą ładnie wyglądać w kościele, nie pokazują swojej pranej, brudnej bielizny. Ich grzechy są grzechami wegetariańskimi. Porównując się z ludźmi niedobrymi, we własnych oczach wyglądają na dobrych. Jednak Paweł wskazuje, że nie wyglądają tak dobrze w Bożych oczach. Ich moralna wielkość jest także grzechem, nawet gdy tego nie widzą. Tacy ludzie chorują na grzech dobroci, jeden z najbardziej beznadziejnych grzechów. Ellen White stwierdza, że nic nie jest w oczach Bożych tak niebezpieczne jak pycha, zarozumiałość, ufność we własne siły. Ze wszystkich grzechów te są najbardziej beznadziejne, najtrudniejsze do uleczenia. Tacy dobrzy ludzie są, nie odczuwają potrzeby żalu za grzechy, lecz szukania łaski Bożej. Dlatego drugi rozdział listu do Rzymian mamy do czynienia ze zwrotem w argumentacji apostoła. Kończy mowę do przeteczników, zboczeńców i złodziei i gotowy jest przemówić do członków zboru. A czy my jesteśmy na to gotowi? Paweł chce przemówić do każdego z nas i wszystkich przebudzić. Pragnie, aby każdy z nas rozumiał głębię osobistego grzechu. Chce, aby każdy zrozumiał i odczuł zawodność i powagę problemu. Chcę, żebyśmy uznali wielkość Bożej oferty zbawienia i naszą potrzebę bez względu na to, za jak dobrych się uważamy.